Bez kultury nie ma mowy o człowieczeństwie, o społeczności. Jak twierdzą specjaliści, kultura jest czymś, przez co możemy wyrazić swoje uczucia, wnętrze i czymś, co nas wyróżnia spośród innych gatunków. Kultura i sztuka są ważnymi aspektami życia społecznego, a także miejskiego. Kultura jest nieodzownym elementem krajobrazu każdego z miast i czynnikiem je tworzącym. Nie inaczej jest w Ustce. Malownicze miasto samo w sobie jest doskonałym miejscem dla różnego rodzaju twórców, którzy chętnie poświęcają się sztuce w nadmorskim kurorcie. Niezależnie od silnego środowiska artystycznego, także ustecki samorząd rozwija działalność kulturalną. Miastu podlegają dwie placówki, które nie tylko skupiają wokół siebie ludzi sztuki, ale także organizują szereg różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych dla ogółu mieszkańców i dla przyjezdnych. Samorządowe instytucje kultury w naszym mieście to Dom Kultury i Biblioteka i myślę, że z punktu widzenia mieszkańców są to bardzo ważne miejsca na mapie Ustki. Dom Kultury działa w swojej siedzibie, prowadzi także Bałtyckie Centrum Kultury, gdzie można korzystać z różnego rodzaju zajęć. W Domu Kultury w roku 2022 zorganizowano prawie 120 różnych wydarzeń, tysiące uczestników tych wydarzeń. Także ta oferta jest na pewno bardzo bogata. Dom Kultury w Ustce ma wieloletnią tradycję w tworzeniu przestrzeni kulturalnej i artystycznej w mieście. Placówka jest otwarta na ustczan, animatorów, pasjonatów, aktywistów, kreatorów, grup nieformalnych, instytucji i organizacji pozarządowych. Każda osoba kreatywna i z potrzebą twórczą znajdzie tam miejsce dla siebie. Dom Kultury w Ustce to nie tylko obiekt, do którego są Państwo przyzwyczajeni, to też pracownie, które znajdują się obok, ale to też Bałtyckie Centrum Kultury, czyli popularnie zwany Dom Kapitana Hasse, gdzie też zapraszamy Państwa cały rok na zajęcia i różnego rodzaju wydarzenia. Zapraszamy do Bałtyckiego Centrum Kultury. Dom Kultury w ramach swojej działalności organizuje wystawy, koncerty i spektakle teatralne twórców lokalnych i krajowych. Prowadzi edukację kulturalną dzieci i młodzieży w zespołach artystycznych i w kołach zainteresowań. Na ustczan czeka tam wiele pracowni oraz sekcji tematycznych. Młodzież i dorosłych do Ustęckiego Domu Kultury. W Domu Kultury w Ustce od ponad 40 lat w każdy czwartek skupiają się rękodzielniczki. Zapraszamy czwartki o 16. Tu można zaobserwować efekt ich pracy. Wystawa trwa do końca listopada. Prowadzę zajęcia taneczne dla społeczności usteckiej od ponad 30 lat. Formy taneczne, jakie są pod moją opieką tutaj w Domu Kultury w Ustce, to jest taniec towarzyski, ta salsa, taniec nowoczesny, taniec współczesny. Rozpiętość wiekowa to jest od 6 lat w nieskończoność w sumie, bo są zajęcia dla dzieci, są zajęcia dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów. Na zajęciach ceramicznych tworzymy prace, które są wyjątkowe, jedyne takie na świecie, ponieważ każdy z nas jest niepowtarzalny, ma niepowtarzalne dłonie i te prace później wymagają jeszcze poszkliwienia, dlatego są takie piękne i kolorowe.
I oczywiście każdy uczestnik staje się właścicielem tych prac, może je zabrać do domu i może je podarować, jeśli chce, swoim najbliższym, a może je też zostawić po prostu jako taką pamiątkę z zajęć. Zapraszamy na lekcje pianina i perkusji do Domu Kultury. W każdy wtorek o 17:30 zapraszamy do Bałtyckiego Centrum Kultury na Klub Miłośników Filmu. Oglądamy obrazy z tak zwanej klasyki, jak i najnowsze filmy. Zapraszamy. Tak, słucham Dom Kultury Jebanowska, słucham. Super, zapraszam. Zapraszamy do Domu Kultury na zajęcia i na warsztaty. Liczymy na Waszą obecność. Drugą, równie prężnie działającą miejską placówką kultury w Ustce jest biblioteka. Jest to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę, można tam wiele się dowiedzieć, a także przeżyć prawdziwą przygodę. Niewątpliwym sukcesem biblioteki w tym roku była biblioteka na plaży, która stała się takim punktem spotkań dla turystów i miejsc ciekawych rozmów. Biblioteka Ustecka dysponuje ponad 50 tysiącami książek, ale idąc duchem czasu, ponad 3,5 tysiąca audiobooków jest w ofercie biblioteki, a także w formie Czytaka Plus dla osób niewidomych i niedowidzących dokumenty w formie elektronicznej. Miejska Biblioteka w Ustce imienia generała Mariusza Zaruskiego nie tylko gromadzi i wypożycza księgozbiór. Placówka uczestniczy w licznych projektach i programach promujących czytelnictwo u osób w różnym wieku. Od kilku lat m.in. maluchy z Ustki mogą otrzymać tam swoje pierwsze książeczki w ramach bibliotecznej wyprawki. Ustecka Biblioteka przygotowuje spotkania i warsztaty również dla nieco starszych czytelników. Organizuje też spotkania z autorami. Wychodząc naprzeciwko potrzebom młodzieży, usteckiej młodzieży, nasza biblioteka wzbogaca się o mangi uwielbiane przez młodych ludzi. I dzięki temu w ramach projektu Widzieć, Wiedzieć Więcej za Bukły Swój Czas zaplanowaliśmy cykl warsztatów, które będą odbywały się w soboty dla pierwszej grupy o godzinie 10, dla drugiej grupy o godzinie 12. Prowadzić je będzie pani Paulina Czarnecka-Mikołajek, która będzie z młodymi ludźmi najpierw projektowała postaci z mangi, skupiając się na postaciach ludzkich i na emocjach, a potem te projekty przenoszone będą na torby bawełniane bądź na dżinsowe kurtki według chęci naszej młodzieży. Biblioteka Miejska w Ustce w ramach projektu Widzieć, Wiedzieć Więcej w najbliższym czasie przygotowuje także cykl spotkań z wyjątkowymi osobowościami. Ustkę odwiedzą autorzy literatury, podróżnicy, przyrodnicy. Chętni będą mogli uczestniczyć m.in. w spotkaniu z Marcinem Rusinkiem, który przez lata był asystentem Wisławy Szymborskiej. W planach jest także spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim, czyli popularnym Marcinem z lasu, a także z autorami książek młodzieżowych Pawłem Wakułą, Rafałem Witkiem czy Łukaszem Dębskim. Biblioteka to nie tylko wszelkie aktywności promujące czytelnictwo, ale przede wszystkim książki. W tym roku realizujemy projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i na nasze półki trafiają nowości wydawnicze, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Mamy też możliwość udostępniania darmowych kodów do Legimi, czyli platformy e-booków, gdzie znajdą Państwo tysiące książek, które można czytać na czytnikach i telefonach. Działalność kulturalna miasta to także ważna część budżetu każdego samorządu. Władze miasta przeznaczają środki nie tylko na działalność placówek kultury. Część budżetu trafia także na działalność organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą i sztuką. W mieście Ustka na kulturę i dziedzictwo narodowe z budżetu miasta wydatkujemy kwotę ponad 2 milionów złotych, z czego 750 tysięcy kierowane jest do organizacji pozarządowych, które zajmują się właśnie działaniami z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa. Usteckie placówki kultury są otwarte dla wszystkich mieszkańców. Z ich oferty mogą korzystać także osoby przyjezdne odpoczywające nad Bałtykiem. Szczegółowa oferta kulturalna dostępna jest na stronie placówek, a także Urzędu Miasta w Ustce.